Witam Państwa serdecznie na kolejnej wieczorynce. Witam wraz z Tadeuszem. Dzień dobry Państwu. I dzisiaj, Tadeusz, zaczniemy od jeszcze jednego z pytań, które specjalnie tak zostawiłam sobie na ten odcinek. Jak mówią Francuzy, dla poddierżania rozgawora. Cokolwiek to oznacza. Tak. Więc pytanie było o pasożyty astralne i cielesne, o to, że gdybyśmy wiedzieli, co się takiego na naszych ciałach rozkładających się w ziemi, co się tam dzieje, to nie zostawialibyśmy tego ciała w ziemi, tylko palilibyśmy ciała. A, tylko byśmy palili, żeby skutecznie tak jest. Żeby skutecznie jakby to zniwelować. Tam nawet pamiętam, że ta osoba, która pyta się o to właśnie, to mówi, czy pan Tadeusz Owsianko wie, ile my mamy astralnych pasożytów? No kochani, no wiem, że mamy dużo i mi to wystarczy, ale mamy nie tylko astralnych, mamy biologiczne, mamy bakterie, mamy wirusy, to też są pasożyty, prawda, i są astralne. I po prostu żyjemy z tym. Wiem, że wiele osób ma z tego powodu bardzo poważne kłopoty i są ludzie, którzy się specjalizują, tak jak są lekarze od katarów i od leczenia jakichś innych chorób fizycznych, ciała cielesnych. Tak samo są specjaliści, ja znam wielu, z niektórymi z nich jestem w przyjaźni, którzy się specjalizują właśnie w leczeniu z takich pasożytów astralnych. No są i taka jest nasza rzeczywistość. Ja powiem tylko tyle, przypomnę tylko Państwu, że w momencie, kiedy rozmawialiśmy o sprawie wegetarianizmu, to wspominałem o tym właśnie, że jedzenie mięsa z ssaków powoduje, że w naszym ciele wytwarza się enzym, przy trawieniu tego mięsa z ssaków, wytwarza się enzym, który dziurawi nam ochronę ciała naszego astralnego przed pasożytami. Otwiera bramę i pasożyty astralne mają swobodniejszy dostęp, między innymi po to zostało wprowadzone jedzenie mięsa, bo jakby na naszej planecie brakowało jakiegoś innego pożywienia, prawda? Nie mamy nic innego do jedzenia, tylko jest to mięso, no już żeby nie umrzeć, musimy je jeść. Czy taka sytuacja na Ziemi istnieje? Nie. Ale jeżeli jemy, to jest tylko kwestia naszego wyboru. Natomiast ja teraz mówię o pasożytach i mówię, że między innymi taka jest konsekwencja, jeśli chodzi o pasożytów. Natomiast jeśli chodzi o rozwój duchowy, już nie mówię, nie biorę pod uwagę tego pogrzebu, bo to jest taka wręcz no, dziecinada, że jak już ciało tak ma tyle tych pasożytów, to najlepiej go zakopać razem z tymi pasożytami i mieć z nimi z głowy. No jak ja umarłem, opuściłem to ciało i zająłem się innym ciałem, to mi jest zupełnie wszystko jedno, czy to ciało zgnije w ziemi, czy ktoś je skremuje i czy tam jest więcej, czy mniej pasożytów, bo ja już teraz, w tym momencie jestem zajęty innym ciałem, innymi pasożytami i jakoś muszę z nimi sobie radzić. Także tak to wygląda z mojego punktu widzenia. A jeżeli dla tego Pana jest to ważne, no to niech tam dopilnuje, żeby mu ciało skremowali, a nie zakopali w ziemię. No tyle mogę powiedzieć na ten temat, ale naprawdę nie jest to nic takiego bardzo ważnego. Myślę, że jemu bardziej chodziło o to, że zostawiamy to innym jakby tutaj w spadku, innym ludziom, te pasożyty w tych ciałach. No, z tym to jest tak. To tutaj to bym powiedział, że tu się myli, ponieważ w przypadku chorób jest też tak, że ktoś w rodzinie jest chory, nawet na zakaźną chorobę, a inni nie, bo akurat są na nią odporni. Także to nie jest coś takiego, że dziedziczymy pasożyty po kimś, także spokojnie. Nawet te astralne. Oczywiście, ja mówię o wszystkim. Można się nimi, owszem, zarazić. Wtedy, kiedy się zajmowałem sprawą na przykład samobójstw i kręciłem na ten temat filmy, to wiem, że często zdarzają się samobójstwa wśród psychiatrów. Oni
zarazili się od swoich pacjentów, nawet nie zauważyli kiedy, bo medycyna klasyczna oczywiście zakłada, że jak czegoś nie widać, przynajmniej pod mikroskopem, to już tego wcale nie ma. My jako już powiedzmy sobie dobrze znający sprawy duchowe, to wiemy, że są jeszcze inne pasożyty, te właśnie astralne i one są bardzo niebezpieczne. Natomiast ci właśnie, którzy są leczeni w szpitalach psychiatrycznych, to są właśnie, często są to opętania, czyli że tam nie tylko pasożyty, tam wchodzi po parę istności w jednym ciele i na dodatek lekarze, którzy są tam psychiatrami i ich leczą, jeżeli nie zdają sobie sprawy z tego, w jak niebezpiecznym znajdują się środowisku, to mogą przejąć te pasożyty i nie trzeba czekać na śmierć. Mogą się nimi zarazić, nimi obrosnąć i z ich powodu, znam kilka takich przypadków, popełnić samobójstwo, dlatego że pasożyty po prostu to totalnie osłabiają energetyczność ciała, wtedy człowiek przestaje radzić sobie ze swoimi problemami i najmniejszy, jeżeli jest osłabiony organizm, to i z powodu kataru można umrzeć. To przecież wiemy, że jeżeli ktoś umiera na AIDS, to nie umiera na AIDS, tylko umiera na katar, na zapalenie płuc, na osłabienie odporności, prawda? To samo jest z chorobami psychicznymi, których podłożem mogą być właśnie te pasożyty, o których mówiłem. No i no, taka jest nasza rzeczywistość, w której się obracamy i dobrze jest właśnie wiedzieć o tym, że trzeba stosować jednak higienę, nie tylko fizyczną w postaci mycia rąk, ale również psychiczną, to znaczy nie przejmować od kogoś jego problemów, nie wchodzić mu z butami w jego życie, bo tamte pasożyty tylko czekają na następnego chętnego. To może powiedzmy w takim razie coś na temat oczyszczenia. Jakie oczyszczenie najlepiej zastosować? To nie jest temat, na którym ja się znam. Więc nawet jeżeli miałem do czynienia z osobami, które ewidentnie, o których wiedziałem, że mają powodem ich stanów i psychicznych, ale również i fizycznych, są właśnie pasożyty astralne, to odsyłałem ich do fachowców i wtedy przeważnie ich ingerencja przynosiła bardzo dobry skutek. Niekiedy były to bardzo wysoko płatne zabiegi. Także no, są ludzie również, którzy korzystają z tego materialnie, że lekarze biorą pieniądze za leczenie, to tacy oczyszczacze też drogo sobie cenią te swoje usługi. Ale ja się na tym nie znam i odsyłam do tych, którzy posiadają takie możliwości i można odpłatnie lub nieodpłatnie uzyskać taką usługę. Czyli, że ty masz na myśli jeszcze taką higienę, taką osobistą higienę. Osobista higiena jest taka, że prosta rzecz, na przykład umycie rąk. Ktoś by powiedział, no to wiadomo, że trzeba umyć mydłem, żeby zmyć zarazki. Nie. Przy każdym kontakcie duchowo-energetycznym ręce są antenami i te anteny są oczywiście nadawczo-odbiorcze. Przesyłają fale energetyczne z nas do osoby, z którą się kontaktujemy i później po takim kontakcie o tym to i starożytni kapłani egipscy wiedzieli, na przykład stosują to bardzo rygorystycznie kapłani, nie wiem jak oni się nazywają, czy może nie kapłani, nie chcę obrazić tutaj hierarchii duchowej i religijnej, ale chodzi mi o Żydów. Tam bardzo wielką wagę przywiązuje się do ablucji, czyli że właśnie obmywania, ale jak myją ręce, to kochani, to od łokci. Ale nasi chirurdzy też przed operacją myją ręce aż od łokci, bo rzecz nie tylko w zarazkach, które siedzą na dłoniach, tylko chodzi o zmycie tego obcego nalotu eterycznego, którym pokrywa się nasze ciało przy kontakcie z innymi ludźmi, bo my
bo my go sobie na siebie nabieramy. To samo na przykład dotyczy, jeśli chodzi o pomieszczenia, w których przebywamy. Każda wizyta, każdy człowiek wchodząc do pomieszczenia, nosi razem z sobą całą swoją psychikę, emocjonalność, ale również aurę astralną. I kiedy rozmawia o swoich myślach i wychodzi, to po nim pozostają całe kłęby myślokształtów i na tych myślokształtach są poprzylepiane też właśnie te pasożyty, które tylko czekają na chętnego, który się tymi zmartwieniami tego człowieka bardzo przejmie i zaraz, żeby go oblepić. A co trzeba zrobić? Trzeba również się oczyścić. Takich sposobów oczyszczania, tutaj zeszliśmy na takie przyziemne tematy, ale naprawdę miałem z nimi do czynienia. Także powiem Wam, byłem na przykład w Nepalu i z przyjemnością obserwowałem właśnie, jak codziennie każdy dom nepalski jest wieczorem oczyszczany. Z czego? Z brudów energetyczno-astralnych. Wiecie jak? Kochani, jest tacka z piaskiem, w ten piasek utkane są kadzidełka i jedna świeczka lub kilka. Oprócz tego jeszcze jest druga osoba, która idzie z dzwoneczkiem i podzwania. I tak dzwoniąc i okazając, obchodzą przed położeniem się spać, obchodzą cały dom, wszystkie kąty. Jak z nimi rozmawiam, co oni robią? Oni mówią, oczyszczają. No przecież nikt im tych domów nie zbrudził, prawda? Nikt tam nie, przepraszam, nie napluł czy tego. Te myśli, wszystkie obce myśli trzeba rozbić za pomocą tego dzwoneczka, za pomocą tego okazania, za pomocą również takiej świadomej intencji, że właśnie to robimy, prawda? Jakie oni do tego przywiązują znaczenie? Jezusowi, kiedy Maria Magdalena omywała stopy, to nie był to gest poddaństwa, ani gest jakiegoś takiego uwielbienia, że proszę, że ja już teraz będę Twoją służebnicą pańską i dlatego myję Ci stopy. Nie. To było również pokazanie, że każdy, nawet ten właśnie Jezus, czyli że Bóg musi mieć, również stosować higienę, bo nogi są tak samo antenami jak ręce i to mycie od kolan nóg jest takim właśnie oczyszczaniem, taką higieną energetyczną. Z takich oczyszczeń jest to samo, dotyczy na przykład dzwonów kościelnych. W średniowieczu dzwonek kościelny używano na przykład przy jakichś epidemiach. Dzwoniono, dzisiaj to każda medycyna powie, och, no to przecież jest przesąd, kto to tam by teraz... Taki zabobon. Taki zabobon. Robiłem parę filmów o dzwonach i po świecie jeździłem i po Polsce i wszyscy, którzy się na tym znają, wiedzą, że dźwięk dzwonu, dzwonka nawet i malusieńkiego, niesie z sobą energię rozbijającą nie tylko myślokształty, ale konkretne bakterie, konkretne wirusy i jest bardzo leczniczy. Na przykład miałem taką przygodę w Nepalu, nie w Indiach. Mieszkaliśmy w Katmandu i kilka dni przed wyruszeniem w dalszą drogę, jak chciałem sobie kupić taki energetyczny dzwoneczek, chodziłem tam pełno tych straganów i dzwoneczków na tony, a ja sobie chciałem wybrać taki jeden. Wybrałem jeden, ale jak usłyszałem cenę, no to mówię, nie, no przecież jest tyle piękniejszych, ładniejszych, większych i tańszych dzwonków, ja za takie maleństwo tych pieniędzy nie dam. Odłożyłem, powiedziałem, ja sobie kupię inny. A ten sprzedający uśmiechnął się, mówi, jeszcze do mnie wrócisz. I jak już obszedłem wszystkie stanowiska przez kilka dni, bo przy okazji robiłem zdjęcia, przecież tam nie byłem tam prywatnie na takie wycieczki, mnie osobiście nie stać, byłem tam z kamerą. Okazało się, że niestety takiego dzwonka z takim głosem nigdzie nie spotkałem i wróciłem przed przyjazdem, bo jak wracaliśmy z kolei z gór, to szybko pobiegłem do tego straganu, czy on czasem jeszcze nie sprzedał tego dzwonka. A on mówi, co jesteś? Masz tutaj tyle samo. Dajesz? Daję. Kupiłem za te grube pieniądze, mam ten dzwonek w domu. I jeszcze przy okazji też tak powiem, że ten dzwonek to jest też taki mądrutki,
że jak się chciałem nim pochwalić, jak to on ze mną współżyje, bo ja tam wydaję z niego różne dźwięki, tak wiecie, nie dzwoniąc bing, 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 tylko delikatnie pocierając, on zaczyna śpiewać, to wszyscy, którzy się tym zajmują, misami, dzwonami, wiedzą, że to jest normalne. I zabrałem go do telewizji i chciałem zrobić taką pogadankę, jak teraz z Państwem tutaj mam. I wziąłem ten dzwonek, powiedziałem, właśnie, zobaczcie, jaki to jest leczniczy, jak pięknie dzwoni, i próbowałem na nim zadzwonić, i on ani B, ani M, ani kukuryku. Także on też wie, komu i po co dzwoni, i żadnych popisów tutaj się nie odbędzie. I jeżeli na przykład ja mam kontakt z jakimś moim gościem i też on zobaczy ten dzwoneczek, to ja biorę do ręki i od razu wiem, ale tak dla siebie, że jak on mi się tak dźwięcznie od razu odzywa, to tak on wie, z kim ma do czynienia. A jak nie chce dzwonić, ja tak na siłę z niego wyduszam ten dźwięk, no to ten mój dzwoneczek lepiej ode mnie wie, kto do mnie przyszedł. Także moi kochani, no tak, jeżeli już tu mówimy o takich właśnie sprawach higieny astralnej, no to tak opowiedziałem wam te wszystkie moje zdarzenia, które pod tym względem miałem i do dziś dzień je stosuję. I przypomnijcie sobie Państwo, że na przykład jak ksiądz wychodzi na mszę i jest kościół pełen ludzi, to co robi najpierw? Najpierw dzwoni dzwonkiem tym takim za szarfę pociąga. I ktoś by powiedział, że no to taki jest sygnał, że teraz zaczyna się msza. Nie, ten sygnał jest oparty właśnie na wiedzy tej energetycznej, bo ci wszyscy ludzie przyszli do kościoła i znieśli do niego cały ciężar swoich wszystkich zmartwień, swoich myślokształtów. I teraz ksiądz dzwoniąc rozbija te banieczki i robi się na chwilę takie świeże powietrze, prawda? I w czasie mszy też tak samo dzwonki są używane, a więc one właśnie dodatkowo jeszcze pogłębiają ten moment oczyszczania. No tyle bym na ten temat mógł powiedzieć. Chociaż zaznaczam z góry, że się nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o takie naprawdę groźne pasożyty, to już od tego są specjaliści, ja się tym nie zajmuję. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Teraz chciałabym, wiesz co, poruszyć taki temat. No, rozmawialiśmy wcześniej o transplantacji i gdzieś tam posypały się pytania w związku z tym, nie tylko pytania, ale też jakieś tam stwierdzenia, prawda? Ja bym chciała dzisiaj zapytać Cię o tą drugą stronę. Bo mówiliśmy sobie o dawcy, że jakby no z jego perspektywy, jeżeli on rzeczywiście już odchodzi, no to no, może nie być umiera. To może nie być jakby tutaj takiego umiłowania do tego ciała, więc jakby dusza Mówisz sobie o tych może... świadomych śmierciach, że tak. Odchodzimy, nam jest obojętne, co z naszym ciałem zrobią. Tak. I to jest sprawa czysta. Ale jeśli chodzi o transplantologię, to sprawa nie jest taka czysta. Tak, chociaż muszę tutaj przypomnieć, że pamiętajmy o tym, że jednak pobieranie narządów odbywa się od osób żywych, a nie martwych. Więc to trzeba jasno i dobitnie powiedzieć, że od żadnego martwego człowieka narządów się nie pobierze, prawda? A jeśli się pobierze, to one będą martwe. Jeżeli mają być użyte do operacji jako część zamienna, to niestety muszą być żywe. A jeżeli mają być żywe, to muszą być wycięte z żywego człowieka. Czy bierzecie to pod uwagę, kiedy podpisujecie zgodę, co z mojego ciała to można wziąć? Jasne, że jeżeli ten człowiek uległ wypadkowi i już na przykład nie ma głowy, albo w ogóle jest rozcięty na pół i jeszcze żyje, no to wiadomo, że i tak za chwilę umrze, no bo już po prostu jest w takim stanie. Ale jeżeli ten człowiek przed chwilą umarł i niczego mu tam nie brakuje i wcale jeszcze nie jest nieżywy, to fachowcy od razu podpisują, że on oczywiście już tam śmierć mózgowa nastąpiła i szybciutko go rozbierają na czynniki pierwsze, bo on się zgodził. Zgodził się i teraz żyje, tylko jego ciało jest jeszcze żywe i on jest w tym ciele, tylko w takim stanie jeszcze nie przeszedł na drugą stronę, a oni mu już to ciało rozgrabiają. Nie wiem, czy to jest takie przyjemne. To jest, kochani, kanibalizm przy tym, to jest małe piwo.
przy tym procederze, który my, na który się zgadzamy i który uważamy za normalny. Ja na przykład miałem znajomą, która robiła doktorat z biochemii, czyli że chemia wszystkich substancji żywych w organizmie, i ona robiła doktorat z enzymu, który tworzył się w którejś tam minucie po śmierci ciała i trwał w tym ciele w ciągu kilkunastu sekund i zaraz potem zanikał. Ale po jego zaniknięciu było wiadomo, że zapada już pieczęć i wszystkie komórki w ciele są nieżywe. To ciało ma taki moment, w którym jest ta pieczęć, w którym komórki Planks, jest odpowiednia substancja, jest enzym, który się pojawia nagle we wszystkich komórkach na chwilę i mówi: cisza, koniec. Ale po tej ciszy i po tym końcu, to te komórki się nie nadają do transplantacji. A jeśli się nadają, to ciało jeszcze żyje. Trzeba na to zawsze patrzeć jakby z obu stron. Wiadomo, że są sytuacje, w których, no wiadomo, jest to potrzebne, niezbędne gdzieś tam, ale też trzeba popatrzeć na konsekwencje osoby biorcy. Ponieważ tak jak mówiłeś, jeżeli przyjmujemy czyjś narząd, no to przyjmujemy z całą jakby tutaj pełnią inwentarza, tak? Czyli z bogactwem inwentarza, w sensie charakteru tej osoby, która dała, ale również w sensie odpowiedzialności za to, że bo jednak dokonujemy tego aktu pobrania z żywego ciała i ktoś, kto z tego korzysta, no, włącza się w karmę z tym związaną. Później będzie musiał w jakiś sposób, nie mówię, że ją tam ponieść tam karę czy coś, ale jakieś konsekwencje bierze na siebie. W każdym bądź razie całe to zagadnienie leży, bo ja się specjalizuję w budowie wszechświata i w człowieku w sensie duchowym. To zagadnienie, o którym teraz mówimy, jest po stronie negatywnych zdarzeń, po stronie zła, które człowiek czyni albo z niewiedzy, albo z wiedzy, ale z chęci wyciągnięcia korzyści dla siebie. O niewiedzy tu mówić nie można, dlatego że medycyna dobrze wie, że narządy są pobierane z ciał jeszcze żywych, prawda? I jeżeli ten proceder się dokonuje, w zależności od okoliczności, to cała ta sprawa jest po stronie negatywu naszej rzeczywistości i owszem, o niej mówimy, bo ona jest jednym z elementów tego podwórka, na którym my się znajdujemy. Natomiast to nie jest jakiś niebotyczny problem. Jeśli ktoś bierze udział w tym procederze, to potem i tak musi ponieść wszystkie konsekwencje. Przy tej okazji tylko napomknę, że z tego, co ja wiem, jeśli chodzi o cywilizacje trochę lepiej, bardziej rozwinięte niż my, oni to mają sprawę bardzo prosto załatwioną. My już powoli wkraczamy w ten etap, ponieważ już wiemy, że za pomocą odpowiednich procedur energetyczno-fizycznych można hodować narządy i takie hodowane narządy są neutralne, a więc będą pasowały do każdego biorcy. Natomiast inne cywilizacje w tak zwanej ufologii, z którymi ja miałem do czynienia, także dla nich to jest w ogóle żaden problem. Narządy wymienne, ponieważ oni hodują każdy narząd ludzki, jaki tylko potrzebują. Jeśli chodzi o jedzenie mięsa, to też mówiliśmy o tym, że hodują sobie schabowe, czy tam powiedzmy sobie żołądeczki, jeśli ktoś lubi krupnik na żołądkach i nie muszą pobierać z ciał zabitych, czy zwierząt, w każdym bądź razie ta sprawa technologicznie jest do rozwiązania. My powoli, nasza technologia ziemska już w to wkracza, bo jest już, naukowcy nasi wiedzą, że jest taka możliwość i już nawet są udane próby. Powoli w to wkraczamy.
No, jakoś to w przyszłości będzie na pewno lepiej, a w jeszcze dalszej przyszłości, kiedy już będziemy mieli ciała zapieczętowane na wieczność duszami, to wtedy sprawy chorób nie będą wchodzić wcale w grę, i więc nie będzie potrzebna transplantologia i będzie po prostu, będziemy mieli wtedy inne problemy do rozwiązania. Na pewno ich nie zabraknie. No to na pewno. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za to omówienie i chciałabym teraz przejść do tego zagadnienia, które ostatnio znalazłam no, w innym jakby Twoim wystąpieniu. Mam tu na myśli wykłady, które są prowadzone na potrzeby szkoły podyplomowej. Jesteśmy zmianą, tak? Jesteśmy zmianą, nawigatorzy, tak, nawigatorzy jutra. Jutra. Tak. No to też ciekawy taki projekt, który gdzieś tam mamy nadzieję, że niedługo się rozwinie, że będzie nabór w przyszłym roku akademickim. Tam wiem, że prowadzisz w tym momencie takie pokazowe wykłady na temat tego, co będzie omawiane przy okazji. Że jeśli się dojdzie do skutku ten uniwersytet, to ja będę miał tam przedmiot taki właśnie duchowy i będę się spotykał ze studentami, mam nadzieję, i wtedy tak życiowo już będę mógł sobie, kontaktując się z nimi, prowadzić przedmiot taki duchowy, który nazywałem propedeutyką duchowości. Natomiast teraz jest strona, na której są moje wykłady takie przykładowe z tego uniwersytetu, i na tą stronę możemy odesłać każdego z Państwa, to jest, jak to się nazywa? Jesteśmy zmianą. Jesteśmy, tak? Nawigatorzy jutra. Nawigatorzy jutra, tak. Nawigatorzy jutra, i tam można się dogrzebać do tych moich wykładów. Polecam. Przy tej okazji, jak już o tym mówimy, to polecam między innymi z tego względu, że taki sobie obrałem kierunek w kolejności działań, że opowiadam po kolei o wszystkich elementach towarzyszących tworzeniu wszechświata od jego początku, prawda? I wszystkie dokładnie omawiam, i prawdę mówiąc, nie doszedłem jeszcze, nie stworzyłem jeszcze wszechświata, a już tam nie wiem, któryś jest to wykład. Także te wszystkie tematy są obrośnięte wieloma dygresjami, tak samo jak my tutaj rozmawiamy. I dzisiaj chciałaś nawiązać, tak, do elementu. Właśnie, wiesz, bardzo, bardzo ciekawy był element trzech trójni zasad, tak? Trójni zasad. Więc mówiliśmy już o pierwszej trójni zasad, czyli prawda, spójność i ważność tego, co się tworzy. Natomiast trzy kolejne, gdybyś mógł w tym momencie je, może tak w skrócie o nich opowiedzieć. W skrócie mogę wspomnieć o nich, ale chciałem najpierw powiedzieć coś, co już mówiłem, że jeżeli mówimy o początku wszechświata, to nie mamy na myśli jakiegoś momentu, w którym on wziął i powstał, tak jak nasi naukowcy chcieliby, żeby to był jakiś wielki wybuch i po tym wybuchu zrobił się, no, na skutek powstało, jakichś tam tak? kolejno zachodzących procesów, no, doszło do tej formy, w której my teraz jesteśmy. Wszechświat żyje nieustannie i tworzy się wciąż. Nie jest to taki moment, w którym on wziął i powstał. Więc tu zaznaczam, że jeżeli mówię o jakimś początku, to mówię o etapie, w którym pewne elementy się zaczynają, a one potem mają kontynuację. Jeżeli tą kontynuacją jesteśmy dzisiaj my, to te procesy, te, które się zaczynają, nadal są i ciągle pracują, i ciągle się zaczynają. To nie jest tak, że tamto się skończyło, to się teraz jest, a w przyszłości to będzie coś zupełnie innego. Oczywiście, no będzie, będą nowe jakieś mechanizmy, ale to trwanie wszechświata połączone jest z takim trwaniem tych procesów, które są. I teraz, kiedy żeśmy to sobie powiedzieli, to chcę zaznaczyć następną bardzo ważną cechę związaną z tymi trzema zasadami, że są trzy zasady, które istnieją, zanim zacznie tworzyć się wszechświat, prawda? Bo wszechświat
byt, ten zagęszczony, ten namacalny, dotykalny i w postaci naszych ciał i tego, że się widzimy i słyszymy, i naszego kosmosu, i naszego nieboskłonu, jak nie, widzimy nocą tyle gwiazd, to on jest już zagęszczony. On już jest namacalny, ale on jest zanurzony w strefie, we wszechoceanie wieczności. Ten wszechocean wieczności to tak nie bardzo mieści się w naszych głowach, bo nasze głowy są przyzwyczajone do takiego mierzenia, takiego czasoprzestrzennego, ale liniowego, że coś jest dalej albo bliżej od nas, coś ma 1000 albo 1000 lat, albo coś ma 1 milimetr albo 1 mikron, albo ma 1 kilometr, prawda? Natomiast jeśli chodzi o te parametry czasoprzestrzenno-energetyczne, no to tak nie bardzo potrafimy sobie tego wyobrazić, że jest coś takiego jak wszechocean wieczności, w którym z naszego punktu widzenia, a naszym punktem widzenia jest nasza umysłowość, ta właśnie zagęszczona. A więc z naszego punktu widzenia to, co jest wiecznością, to jest jak gdyby nic, bo my nie możemy naszymi oczami, tymi już zmysłów pochodzących z tych zagęszczeń energetycznych, spostrzec to, co jest poza bytem. Natomiast czy nie możemy tego spostrzec? Możemy to spostrzec, ale tylko i wyłącznie oczami naszego ducha, naszej świadomości, która stamtąd się wywodzi, z tej wieczności. I teraz rzecz polega na czym? Na tym mianowicie, że ten zagęszczony byt, ten kosmos, to nasze otoczenia i my sami, wychodzimy z tego środowiska, które jak gdyby, w którym jeszcze jak gdyby nic nie ma. Nie ma czasu, przestrzeni, nie ma nic i dopiero najpierw musi to wszystko w jakiś sposób się skupić w jakiejś sferze, potem w tej sferze muszą powstać energie, potem te energie muszą być urozmaicone i uregulowane, i zagęszczone, i przetworzone, i z nich jak z klocków zaczyna się budować coś jeszcze gęściejszego i jeszcze gęściejszego, prawda? Dlaczego mówię o tym w kontekście tychże zasad? Dlatego, że w tym procesie tworzenia bytu i jego wewnątrz zagęszczania, uporządkowania i porządkowywania i doskonalenia, to zasady istnieją wcześniej, ale wcześniej to niedobre słowo, ale w każdym bądź razie są zanim ta przestrzeń zacznie się tworzyć. Zanim ten proces tworzenia bytu zaczyna się tworzyć, to najpierw są zasady. Spójność, ważność tego, co się tworzy i prawda. Trzy zasady. I te zasady są przed tym, zanim to się wszystko zacznie tworzyć i jednocześnie razem z tym trwa. Na zawsze. To są trzy podstawowe programy, które towarzyszą tworzeniu się Wszechświata i wszystkim jego dalszym przygodom jego bytu. Także zaraz to chciałem właśnie pokazać Państwu, że dlatego one są takie ważne, dlatego nasza religia katolicka mówi, że jest jeden Bóg w trzech osobach, bo tak nie bardzo, bo w przekazach wiedzy kosmicznej o tych trzech zasadach, o tym, że są trzy postacie jak gdyby Boga, no to już dawno na Ziemi ta wiedza jest. Tylko w różny sposób ją sobie ludzie przedstawiają i zbudowano na ten temat rozmaite postaci wierzeń religijnych i zrobiono sobie właśnie Boga w trzech osobach. Już nie będę mówił, bo tam wszyscy tutaj Państwo jak siedzicie, to wiecie, jakie osoby mam na myśli. Natomiast ja w tej chwili mówię, że te trzy osoby to się wywodzą z trzech zasad. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że Ojciec nie jest żadną z tych osób. On nie jest trzema osobami, tylko jest jedną osobą. Ma swoją osobowość, ma swoją taką indywidualność, można się z nim kontaktować. To jest facet dosyć wymagający, ale bardzo przyjazny i zawsze pomocny.
chociaż od czasu do czasu się wkurza, jak już robimy takie totalne głupstwa, ale co byśmy nie zrobili, i tak się musi biedzić z tym naszym światem i ciągle grać z nami w te klocki, które nazywamy życiem. Dopóki z nim się nie utożsamimy i nie weźmiemy tego ciężaru osobiście na własne plecy. Ale to była dygresja. Wracam do tychże zasad. Jeśli o nich mówimy, to właśnie po to, żeby uświadomić sobie, jak one są ważne. Bez nich byt wszechświata by się nie rozpoczął. Najpierw one i potem one towarzyszą całemu temuż bytowi. Mają bardzo ciekawą cechę. Są mianowicie super elastyczne. Są tak elastyczne, że w strefie wolnej woli wszyscy, którzy mieli wiedzę na temat bytu, mogli sobie je wręcz lekceważyć. Z prawdą, ze spójnością, z ważnością tego, co się tworzy, to po prostu każdy robił, do dziś dzień robi, co chce. No przecież uważa to za swoją wręcz boską cechę, że przecież on może robić, co chce. Prawda, to może, prawd może być tyle, ile ludzi na ziemi. Taki ten świat dzięki temu jest piękny. Spójność, no to jest tylko taka, że ja się kocham z moją żoną, ale sąsiad jakby ją spróbował pokochać, no to ja go muszę natychmiast zastrzelić, bo to jest zbrodnia, prawda? No, ja daję tylko taki przykład. Taką postać my w tej chwili mamy, jeśli chodzi o te zasady. Także tak prymitywnie stosujemy to samo, jeśli chodzi o ważność tego, co się tworzy. To znaczy, dobrze jest, jeżeli ja, bardzo źle, jeżeli Kali ukradnie mi krowę, ale jest o wiele lepiej, jeżeli ja Kalemu ukradnę krowę. Ja już oczywiście przesadzam, ale niestety ciągle ta nasza duchowość, mimo że tak się szczycimy naszą cywilizacją i naszym poziomem duchowym, ciągle jest na tym etapie w stosunku do tych trzech zasad. Myśmy jako ludzkość w przeciągu tych wielu tysięcy lat naszej chlubnej rozwoju naszej cywilizacji nie zrobili ani jednego milimetra kroku do przodu w stosunku do tych zasad. Naciągaliśmy je na wszystkie sposoby, a duchowo stoimy w miejscu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że one z jednej strony są elastyczne, a z drugiej strony nieustannie rozliczają nasz postęp duchowy z siebie, rozliczają ze spełnienia siebie. Więc jeśli nie są spełnione, to nie puszczą nas do przodu, no bo jak mogą puszczyć takiego abnegata, który jest szkodnikiem we własnym środowisku i jeszcze dalej we wszechświat, żeby dalej coś psuł, prawda? Najpierw musi sam siebie jakoś uregulować. A jakby ktoś powiedział, uregulować według czego? Według tych trzech bardzo elastycznych zasad. I teraz ja tu nie mówię, nie chcę robić nowego dekalogu i mówić, że coś jest złego czy dobrego. Tylko i wyłącznie nieustannie te trzy zasady spokojniutko obserwują, rozliczają nas i decydują o każdym następnym etapie rozwoju naszego duchowego. I jeszcze tylko wspomnę, jak już teraz o tym jesteśmy, że to nie koniec trójni, dlatego że trójnia jest potrójna trójnia, jeśli chodzi o budowę wszechświata. Dlatego, że to jest jeszcze to, co teraz mówiliśmy, to ktoś powiedział, a to są pojęcia, to takie z głowy. Jest takie przysłowie, z głowy, czyli z niczego, prawda? To takie nic, prawie, że tego nie widać, nie słychać, no, tego nie ma. Najpierw tutaj Państwu udowodniłem, że po pierwsze to jest, po drugie to było, zanim w ogóle ten byt zaczął być bytem i będzie zawsze, nie łudźmy się, że kiedykolwiek nam to popuści. Natomiast jeszcze nie ma budulca. Jeszcze nie ma tego, co tworzy to, z czym my się słyszymy, widzimy i dotykamy. Do tego, żeby to stworzyć, żeby to zbudować, to są następne elementy. Są dwie i jeszcze jedne ważne trójnie. Jest jedna trójnia konstrukcyjna, taka, która tworzy szkielet wszechświata. To jest czas, przestrzeń i grawitacja. I jest następna trójnia, to jest trójnia, która daje konsystencję
To znaczy ten czas, przestrzeń i grawitacja to są oddziaływania, które porządkują olbrzymie bogactwo energii, ale te energie muszą być jakieś i muszą w ogóle być. I wtedy dopiero one zaczynają, uzyskując informacje od tego, co mówiłem o strumieniach płynących z DNA, z strumieniach informacyjnych, one dają informacje, jak te energie mają się zachowywać, ale te energie jeszcze muszą być, skądś się wziąć. I od tego jest właśnie ta trójnia, która jest trójnią energii konsystencjonalnych, czyli że elektryczność, magnetyczność i elektromagnetyczność. I moi drodzy, jak ja chciałem napisać tylko wstęp do mojej książki, którą jak się pracowałem 3 lata w Warszawie, miałem wolne popołudnia, to chciałem zrobić tylko wstęp. I tylko dotknąłem tego zagadnienia, to napisałem 25 rozdziałów i nie doszedłem do końca. Także jeżeli teraz zaczęliśmy o tym mówić, to kochani, tak prędko nie skończymy. Ale dzisiaj zrobiłem taki obszerny wstęp, żebyście wiedzieli, że mamy do czynienia naprawdę z wielką wiedzą i dużo na ten temat wiemy. I nieprawda, że nie wiemy, skąd się bierze wszechświat, nieprawda, że nie wiemy, skąd się bierze materia, nieprawda, że nie wiemy, skąd się biorą nasze narzędzia w postaci duszy i ciała. Wszystko wiemy, tylko trzeba się o tym dowiedzieć. No właśnie, no właśnie. To co? Omówimy sobie to jakoś po kolei? No to jest tylko kwestia z twojej strony, wiesz, jakiejś takiej potrzeby. Co byś chciała omówić z tego konglomeratu? To konstrukcja. Na początek konstrukcję, czyli mówisz, czas, przestrzeń i o grawitację. Ja jak nad ten temat się zastanawiałem, to moi drodzy, dostałem takiego jeżozwierza. Myślałem o czasie. I tego jeżozwierza narysował mój przyjaciel Andrzej, tak jak ja go opowiedziałem, że to były takie wskazówki zegara, tak rozrzucone. I tak on mi to go narysował, takiego jeżozwierza. Ja nad tym jeżozwierzem parę lat się zastanawiałem i nagle napotkałem na artykuł o fizyku młodym, którego jedni naukowcy obwołali geniuszem większym od Einsteina, bo stworzył teorię czasu uniwersalnego, w którym cały wszechświat się znajduje i przejawia, a drudzy go oczywiście wyzwali od parweniuszy i od błaznów. W każdym bądź razie jestem za tymi pierwszymi. Chodzi mianowicie o czas, realny czas, ciągły, teraźniejszy, w którym ten wszechświat egzystuje. Czytając ten artykuł, tam był napisany artykuł przez dziennikarkę, która rozmawiała z tym młodym naukowcem i ona tak pytała go, no jak to jest z tym czasem, jak to jest z tą jego teraźniejszością? A on mówi, proszę pani, jeżeli pani myśli, wymawia słowo teraźniejszość, że coś jest w jednym punkcie, jest teraz, to słowo nie oddaje istoty teraźniejszości, w której rzeczywiście egzystuje czas wszechświata. I tutaj tylko mogę tutaj dorzucić do tego właśnie... I wtedy, kiedy ja usłyszałem, przeczytałem ten artykuł, nagle zrozumiałem, z jaką wizją mam do czynienia. Że to oto pokazana mi została struktura czasu teraźniejszego dla całego wszechświata. I teraz, kiedy ja nad tą strukturą się zastanawiałem, to mam tutaj jeszcze pomocniczą wizję, którą miał Andrzej. I to jest wizja zamysłu, który składa się z elementów zdarzeń dla całości wszechświata w ogóle. I ta podstawowa struktura nośna bytu wywodzi właśnie z tej struktury zamysłu swoją strukturę. Właśnie czas, tak mi został przedstawiony, jeśli ktoś powie, że no tam owsianko głupoty wygaduje, to powiem, że owszem, zgadza się, że wygaduje głupoty, ale wygaduje tylko to, opowiadam, co jest mi znane, bo było mi to pokazane. I jednocześnie to samo dotyczy przestrzeni. Taką wizję namalował Andrzej. Przyszedłem do jego domu i mówię, wiesz Andrzej,
Oprócz tych zegarów, które mi tak ładnie namalowałeś, jeszcze chciałbym, żebyś mi namalował przestrzeń, bo już ją widziałem, tylko nie wiem, jak ci to opowiedzieć. I zacząłem mu opowiadać o tej przestrzeni. I uniosłem wzrok i zobaczyłem, że nad jego głową, na ścianie jego, w pokoju, w którym siedzieliśmy, wisi to malowidło. Stary, no przecież już to namalowałeś. Kiedy to zrobiłeś? On mówi, o, ja to z 15 lat temu to zrobiłem tą grafikę. Taką grafikę artystyczną zrobił. Tak, wewnątrz nas ta wiedza jest. Wewnątrz, w sensie ducha. On jest konstruktorem, w sensie specjalności, i to jest jego zasobem, jego wiedzy. I on to już widział i to narysował. Także przestrzeń tak się przedstawia. I nie będę teraz tego tak dokładnie omawiał, tylko mówię, że jeżeli czasem spotykam się z takimi zarzutami, że ten Owsianko to znowu bredzi, bo ani czasu, ani przestrzeni nie widać, ani dotknąć się tego nie da. Kochani, to są istoty energetyczne, istoty, które tworzą oddziaływania dla całości Wszechświata, ale one same w sobie, w swojej konsystencji, są tuż za zamysłem. A więc jeszcze z punktu widzenia tych zagęszczonych energii, tych, którymi my obserwujemy świat, nie można ich zobaczyć, nie można zobaczyć czasu, ani go dotknąć, ani go zmierzyć, ani zważyć. I to samo dotyczy przestrzeni. I teraz, jeżeli nasi naukowcy, ja dokładnie śledzę takie jakieś postępowe myśli na ten temat, to muszę powiedzieć, że są coraz bliżej. I ta teoria na przykład strun i teoria czasoprzestrzeni, którą tak ładnie rozpoczął Einstein, to wszystko to są nasze naukowe spostrzeżenia przy łączeniu tych zagadnień czasu, przestrzeni i grawitacji. Natomiast grawitację to tak specjalnie się narysować nie da i można ją sobie tylko wyobrazić. To są oddziaływania, które pojawiają się i które towarzyszą każdej masie. W każdym bądź razie jest to na pewno, teraz jak już mnie o to zapytałaś, to jest, powiedziałem Państwu tak wstępnie, o tym, że to jest szkielet, który oddziaływań, które istnieje wewnątrz bytu Wszechświata i który oddziaływuje na jego całość, ale również oddziaływuje na każdy elemencik energetyczny, na każdą cząsteczkę, która drga, która się porusza, która się wpisuje i która współpracuje z innymi cząsteczkami i tworzy coraz większe zagęszczenia, aż do tych komórek, które tworzą nasze ciała i nasze otoczenie. Ale cały czas są pod oddziaływaniem właśnie tego nośnika, tego kręgosłupa czasu, przestrzeni i grawitacji. Tu nie da się niczego udowodnić, ani pokazać, ani unaocznić, bo każdy z Państwa jest jakimś kimś, który jest specjalistą w swojej dziedzinie i ze swojego punktu widzenia te same zagadnienia mogą być widoczne w innych postaciach, w innych aspektach. I teraz ja osobiście jestem po prostu, czekam na to, na każdy aspekt, na każde doniesienie z tych nadświatów, nie z wyższych światów, tylko z nadświatów, ale czyli, że z waszych świadomości, z waszych duchów na tematy związane z budową Wszechświata. Dam taki przykład. Proszę zobaczcie. Oto jest rysunek małego dziecka. Ta dziewczynka, która to namalowała, nie miała więcej niż 10 lat. To jest cały Wszechświat. Czy ona miała jakąś wiedzę taką, czy słyszała o Owsiance? Nie. Czy czytała jakieś tam Biblię, czy jakieś przekazy kosmiczne, czy zna się na ufologii? Nie. Wzięła do ręki kredki i namalowała Wszechświat. Jest trójnia, proszę bardzo. Jest strefa materii i antymaterii. Jest całość bytu, wewnątrz niego jest ta trójnia i jest epicentrum, to dziecko namalowało. Jeszcze na dodatek ważne są te kolory, które tu widzimy, bo w tych takich kolorach, takich opalizująco... Ja jeszcze widzę, jest wir. A jest także wir, oczywiście jest wir, tak, dobrze, że to powiedziałaś, jest tutaj ten wir, ja palcem pokazuję, on tutaj idzie, o, tak, 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 tak i tutaj dochodzi do
do epicentrum. Te kolory takie opalizująco niebiesko-zielone to są właśnie charakterystyczne dla tych, wiele osób jak rysuje, ja również jeżeli widzę czasem wizję w tych kolorach, z ciemni wyłaniają się takie elektronowo, jaskrawe kolory niebieskawo-zielonkawe. To jest właśnie pokazywane, że to jest, widzimy to, co nie jest jeszcze bytem, jeszcze nie jest bytem, ale jest jego taką postacią, która wychodzi z zamysłu, już widoczną dla świadomości. I tak to dziecko to pięknie namalowało, prawda? Także tu jeżeli mówię o tych zagadnieniach związanych z budową wszechświata, to wiele, to nie jest kwestia tego, że są różne prawdy na ten sam temat. Nie, tylko są różne aspekty i każdy z Państwa, w zależności od Waszych własnych, indywidualnych zdolności, ale również i tej misji, tej specjalności, którą macie, duchowej, to samo zagadnienie będzie widział trochę inaczej, ale jednocześnie z tego innego widzenia doda do tej wiedzy jeszcze swój aspekt. Dlatego ja zapraszam, zachęcam, że jeżeli oprócz pytań, to jeżeli ktoś ma jakieś wizje, to proszę się ich nie wstydzić, tylko proszę się nimi podzielić. A ja trochę się znam na budowie wszechświata i od razu będę tak mniej więcej wiedział, jak zlokalizować tą wizję i co ona może oznaczać i do którego z mechanizmów się odnosi. Dobrze, a co wiemy w takim razie o elektryczności, magnetyzmie i elektromagnetyzmie? Tutaj zacznę od tego, że po pierwsze wiemy bardzo dużo, bo akurat na tym to się już nasza cywilizacja, na elektryczności, magnetyczności i elektromagnetyczności, to już zna się bardzo dobrze. Tak się zna, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, co to jest prąd i co to jest magnetyzm. Tak jest, tak się na tym znają, ale muszę ich usprawiedliwić, dlatego że czym bardziej wnikają w istotę i prądu, i magnetyzmu, i elektromagnetyzmu, czym bardziej chcą ten, bo naukowcy chcą dojść do prawdy, rozszczepiając na kawałki, ten włos dzieląc na czworo, a potem jeszcze głębiej i tam chcą znaleźć prawdę. A prawda kryje się w całości. Mało tego, jeśli chodzi o tą trójnię również, to ona również przejawia się w sposób niewidoczny dla naszych instrumentów materialnych. A więc prądu nie da się zobaczyć, ani magnetyzmu, tylko można zobaczyć ich oddziaływania. Skutki, tak. I oczywiście wykorzystać. Natomiast jedno muszę tutaj zaznaczyć, ale to z wielką stanowczością i podkreślić grubą krechą. Tak jak pierwsza trójnia, czyli że trójnia zasad jest super elastyczna, tak jak trójnia konstrukcyjna, grawitacja, czas i przestrzeń, jest dosyć sztywna, ale również elastyczna w sensie takiej możliwości i rzeczywiście tak jest, tych oddziaływań jest cała masa i one są bardzo ładnie się układają w przestrzeniach, układają się tak jak chcą. Czyli, że również można powiedzieć, że są elastyczne, oczywiście w ramach swoich mechanizmów, to trójnia konsystencjonalna, czyli że magnetyzm, elektromagnetyzm i elektryczność jest totalnie sztywna, nienaruszalnie sztywna. Na tym bazują wszystkie, cała nasza technologia, która korzysta z tych elementów. Że i wszystkie przyrządy, i wszystko, że Państwo mnie widzicie, i ta kamera, która tu działa, właśnie na tym bazuje, że najmniejsze oddziaływanie jednego z tych elementów na drugi jest natychmiast widoczne. To są sprężynki w zegarku szwajcarskim, w którym wszystkie zęby się na siebie nachodzą i wszystkie sobie nawzajem towarzyszą. Jednocześnie można je oczywiście oddzielić, magnetyczność oddzielić od elektryczności, elektromagnetyczność od elektryczności, ale wiemy, że w rzeczywistości, w naturze tak zwanej, to wszystko jest razem i jedno drugiemu towarzyszy. Oczywiście, że jeśli chodzi o technologie cywilizacyjne,
to spokojnie. Nasza technologia znakomicie sobie radzi z tą trójnią, tą konsystencjonalną, czyli że elektrycznością i tak dalej. Inne, starsze od nas cywilizacje, ale wcale nie wyższe duchowo, znakomicie potrafią dysponować i manipulować właśnie przestrzenią, czasem i grawitacją. Wiemy o tym, że aż się roi, jeśli chodzi o ufologię, od pojazdów, które są widzialne i niewidzialne, i są przesuwalne, i są pełznące, i są takie, które pojawiają się tu i od razu mogą się pojawić w kilku miejscach naraz. To mechanika kwantowa się tutaj kłania, tu fizycy wiedzą, że to już nie jest żaden cud, że można rzeczy materializować, przesuwać w czasie i przestrzeni, można tym wszystkim manipulować. Natomiast jeśli chodzi o manipulację trójnią zasad, to to robią wszyscy. I ci najwięksi, i ci najmniejsi. Myślą, że jeśli chodzi o sprawy duchowe, no to każdy oczywiście, wolność domku w swoim domku, może robić co chce, z prawdą, ze spójnością, z ważnością tego, co się tworzy. I kochani, jak na razie, to właśnie ta pierwsza trójnia powoduje, że całe te olbrzymie postępy technologiczne, które są we wszechświecie, a są rzeczywiście maksymalne, jeśli chodzi o konsystencję bytu, to cywilizacje dziś istniejące doszły do szczytu. Mogą wszystko, ale nie zrobiły kroku do przodu w rozwoju duchowym, bo te super elastyczne pierwsze trzy zasady nie puszczą ich dalej. Następna droga wiedzie przez Ziemię, przez nas. No ale my też najpierw musimy się troszkę zadomowić i uregulować nasze własne rozrachunki z tą pierwszą trójnią. Ja tu jeszcze powiem o takim, zacznę go czytać, a potem Państwu puścimy, jak to czytała jej autorka. Listek boi się jesieni. Przyszła wiosna, pęd zielony. Wszystkie drzewa kwitną liśćmi. Pewien listek rozmarzony, śle swe smutki. Śle swe smutki, płaczu kiśćmi. Listek boi się jesieni. Myśli, jakby ją ominąć, choć zielenią się rumieni. Przyszło lato, ciepło słońca. Listek jednak wciąż rozmyśla. Uśmiech dzieci nie ma końca. Sposób jesienny wymyśla. Listek boi się jesieni. Myśli, jakby ją ominąć, choć zielenią się rumieni. Przyszła jesień, listka smutek. Smutek strasznego obrazu. Żaden z płaczu listka skutek, bo z zieleni nie skorzystał ani razu. Także moi kochani, ten wierszyk, cudowny wierszyk o istocie czasu teraźniejszego, o cieszeniu się chwilą obecną, napisało dziecko lat 10. I wielu poetów tu może zakopać swój warsztat głęboko w ogródku po zapoznaniu się nie tylko z urodą tego wiersza, ale również i z jego konstrukcją poetycką. Czy ktoś tego owsianko uczył coś o reinkarnacji tego dziecka? Nie. Czy ktoś uczył pisać wiersze? Nie. To jest po prostu geniusz, już mieszkasz. Geniusz ducha przejawia się na czysto przez to dziecko. Jedno maluje, drugie pisze wiersze. Kochani, to wszystko jest bardzo proste. Nie musicie się niczego uczyć, tylko sięgnijcie do siebie i już macie. Pięknie, bardzo dziękuję Ci za tą dzisiejszą opowieść i za to spotkanie. No, do zobaczenia. Do zobaczenia, Justynko, do zobaczenia, proszę Państwa. Bardzo, bardzo dziękujemy za wysłuchanie nas. Dziękujemy, do zobaczenia.